A teraz chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na scenę panią Monikę Umańską. Bardzo serdecznie zapraszam. Jest w towarzystwie uczniów ze szkoły nr 2, szkoły zawodowej w Skierniewicach, autorka wystawy Inni. Porozmawiamy sobie o tym, skąd pomysł na taką wystawę, co ta wystawa miała komunikować. Możecie zobaczyć te prace tutaj u nas w namiocie, ale niezwykle ważna wystawa. Chodźcie tutaj wszyscy do nas. Mikrofonów mamy razem 4, ale myślę, że sobie sprawnie poradzimy. Chodźcie, 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 chodźcie. Tutaj zapraszam z chudkami na bok, bokiem. Dobra. Fotografie, które komunikują nie tylko emocje, ale też różne stany, więc o tym sobie porozmawiamy. Jaki też był wydźwięk, bardzo proszę. Podzielę, jak mogę, te mikrofony. O, dobra. Proszę bardzo. Okej, słuchajcie, z tego, co zdążyłem się zorientować, wystawa miała premierę, śmiało siadajcie, gdzieś w okolicy lutego. W okolicy lutego, w Skierniewicach. Pani Moniko, pani zajmuje się fotografią. Skąd pomysł na wystawę, która nazywa się Inni? Co chcieliście pokazać, co chcieliście zakomunikować, czym chcieliście podzielić się ze światem? Dzień dobry, bardzo mi miło. Blisko, tak? Okej. Dzień dobry, bardzo mi miło, że zostaliśmy dzisiaj tutaj w ogóle zaproszeni i bardzo dziękujemy. Skąd pomysł na wystawę? Właściwie inspiracją do tej wystawy jest moja praca tak naprawdę. Ponieważ jestem fotografem i przychodzi do mnie bardzo dużo osób, często kobiet, które traktują taką sesję zdjęciową jako terapia, jako forma terapii, żeby lepiej się poczuć, żeby zobaczyć, jak inaczej się przed obiektywem, tak? Zobaczyć te zdjęcia i zobaczyć, że jeju, jestem piękna. I tak naprawdę chyba stąd był ten pomysł. W tamtym roku miałam okazję uczyć tutaj autorów właśnie prac, które można obejrzeć, bardzo zapraszamy. I oni chyba byli kolejną moją inspiracją tak naprawdę, żebyśmy zrobili tą wystawę, ponieważ ja sama, to pomysł długo we mnie siedział, ale jakoś brakowało mi motywacji. Natomiast jak zaczęłam uczyć, uznałam, że chyba najlepiej by było, gdybyśmy zrobili to wspólnie. Ponieważ w szkole tak naprawdę jest to ogromny problem, depresja, tak? Jest dużo dzieci z problemami i jednak... Czyli motywem przewodnim była depresja, problemy... Tak. Emocjonalno-psychiczne, tak, młodych osób. Młodych osób, ale nie tylko młodych. Tak naprawdę no, depresja jest to bardzo obszerny temat i dotyczy każdego, każdych osób w każdym wieku. I tutaj może więcej powiedzą uczniowie już o pracach. Mam takie poczucie, zaraz wam oddam wam głos, bo wiele trochę mówiliśmy z przykładów, z pracy terapeutów, ale chyba nie ma niczego piękniejszego niż zapytać młode osoby, nastolatków, z jakimi wyzwaniami, z jakimi trudnościami takiego życia codziennego, tej prozy codziennej, szkolnej musicie się mierzyć? Myślę, że właśnie nasze życie szkolne i to, jak przechodziliśmy przez COVID w szkole, to było bardzo dużą inspiracją w naszych pracach i to można zauważyć, jak jedna praca, na przykład widać, osoba leży na książkach, jest zmęczona, kolejna ma problemy z odżywianiem, bo to też jest bardzo duży problem wśród nastolatków i chcieliśmy to pokazać, więc myślę, że udało nam się to i jestem bardzo dumna z moich kolegów i koleżanek, że potrafiliśmy z naszych historii też pokazać i podzielić się ze światem, że nie jesteśmy sami i inni też mogą się inspirować, że też może być lepiej. Stąd właśnie też nazwa, Inni, tak? Tak. Mhm. A jaki był odbiór tej wystawy? Jaki efekt być może ona też przyniosła? Czy coś ludzie o tym rozmawiali? Jakie mieli wnioski? Bardzo dużo ludzi przyszło na naszą wystawę, nasz wernisaż na otwarcie i słyszałam, że bardzo dużo osobom to pomogło. Były też wywiady z osobami, które były chore na depresję, które się leczyły i myślę, że to pozwoliło nam otworzyć taką konwersację na to, że powinniśmy o tym rozmawiać, że to naprawdę terapia to nie jest wstyd, tak jak tutaj mówimy i po prostu trzeba rozmawiać o takich rzeczach, to jest ważne. Mieliśmy też, jeszcze tutaj wspomnę, mieliśmy oczywiście finisaż, tak właściwie, mieliśmy wystawy, no tak, czyli koniec. Natomiast przez chyba 3 tygodnie szkoły przychodziły do nas i na wystawę z psychologami mieli spotkanie i tutaj z uczniami i mieli okazję porozmawiać z nami na ten temat. Także to była też fajna akcja i naprawdę te nasze szkoły w Skierniewicach brały udział. Cały czas ktoś przychodził, zapisywał się, także naprawdę mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży i mnóstwo ludzi zobaczyło tą wystawę. Także myślę, że tutaj było to ogromne wydarzenie na nasze miasto. A ile prac, jaką ilość, jeżeli byśmy mówili o ilości tych zdjęć, prac, które powstały, jaka to jest ilość tych materiałów? 11. Tak, 11 prac. Każda ma jakąś inną, jakiś inny przekaz, czy raczej wszystko wokół tych trudności takich emocjonalnych krąży? Myślę, że staraliśmy się pokazać i swoje oddzielne historie, ale też, żeby to wszystko miało jakąś całość, żeby było widać, że to jest wystawa o depresji, to jest wystawa o problemach nastolatków i nie tylko nastolatków, ale problemach, z którymi na pewno się borykamy. Więc są oddzielne historie, ale także to tworzy całą całość. Teraz będzie bardzo ważne pytanie. Bardzo proszę o taką pełną szczerość, bo kiedy są różne organizacje, stowarzyszenia, to wiecie, wszyscy tak ładnie mówią, tak, my dajemy możliwości, my dajemy narzędzia. Bardzo często w psychoterapii się mówi, że są dostępne narzędzia. Ale jak wy dzisiaj ze swojej perspektywy, czy może swoich znajomych, kolegów, może koleżanek, których znacie, których dotknęły takie problemy, jaka realna pomoc, kiedy pójdzie się, czy w szkole, czy jest, czy wy macie do kogo pójść? Jak to wygląda? Myślę, że taka pomoc jest, tylko bardzo dużo osób boi się po nią pójść i dlatego mówię, powinniśmy mieć właśnie taką otwartą konwersację, bo ta pomoc jest, tylko bardzo dużo osób nie wie o tym albo bardzo boi się pójść i otworzyć przed innymi osobami, których nie znają blisko. Dlatego wiele nastolatków mówi o swoich problemach do innych przyjaciół i ci przyjaciele później mają bardzo dużo na głowie. Dlatego też myślę, że przez takie spotkania, przez takie wystawy możemy pomóc tym osobom, żeby też się otworzyły przed specjalistami. A jak to chodzi w szkole? Czy w szkole na przykład macie kogoś, do kogo można się zgłosić? Jakiś pedagog szkolny? Jak to wygląda? Tak, mamy u nas dwie panie, które są bardzo pomocne i starają się nam pomóc ze wszystkimi problemami, jakie mamy. Super. Bardzo miło mi to słyszeć. Czy tutaj druga część naszych gości też chciałaby zabrać głos? Słuchajcie, jest to okazja, jest to... A, też nie. Tutaj problemy są z głosem, więc... Aha, okej. No dobrze, czy planowane są jeszcze jakieś kolejne odsłony tej galerii? Czy te prace gdzieś będą krążyć? Jakie są dalsze pomysły? Czy... możliwości obejrzenia tego, zapoznania się, czy w ogóle jakieś takie cele związane z tym, żeby wykorzystać to, co już zostało stworzone? Na pewno bardzo byśmy chcieli, żeby ta wystawa krążyła i taki też był zamysł, żeby ona była wystawą, którą zobaczy duża ilość osób. Także jeśli ktoś będzie jeszcze chętny, to oczywiście udostępnimy jak najbardziej nasze prace. Natomiast czy tak będzie? Na razie jest jakieś zainteresowanie, ale czas pokaże. Okej, czy coś chcielibyście jeszcze na koniec dodać od siebie, czymś się podzielić, może jakimś takim przekazem? Mamy też streaming w internecie, bo myślę sobie, że może przekaz od rówieśnika może być mocniejszy, dlatego też wystawa, w której to wybraliście udział, niż wiecie, przyjdzie jakiś tam pan, jakaś pani z wielkimi tytułami, ona teraz się będzie nam mądrzyć albo zadawać pytanie, no a jak się z tym czujesz, no a co teraz czujesz, ale co ci to komunikuje? I sobie myślimy, kurde, co to w ogóle jakieś za szaleństwo, ja bym chciał w ogóle, żeby ktoś ze mną porozmawiał. To jest tak trochę, jak mówimy o komunikacji z dzieckiem i dzisiaj się często o tym mówi, kiedy rodzic jest dla małego dziecka jest jak dinozaur w ogóle, on na niego tak patrzy i ktoś niby z nim rozmawia. Jak ważne jest, żeby tak jak ja sobie tutaj kucnąłem do was, mimo że nie było krzesła, żeby rozmawiać jakby równy trochę z równym. Czy jakieś takie słowo wsparcia, jakieś taką, może jakąś inspirację, może czymś podzielić się, co wam też dało, bo to często jest tak, że my coś chcemy zrobić dla kogoś, nie? Zrobiliśmy wystawę, która teraz jest namacalna, ktoś może przyjść, zobaczyć, ale być może wy jakąś podróż ze sobą, czy w sobie przeszliście. Ja chciałam powiedzieć, ja bardzo często uciekam właśnie od takich sytuacji, być w publice, coś mówić głośno, bo ogólnie jestem introwertykiem, ale myślę, że właśnie mieliśmy te spotkania ze szkołami i siedzieliśmy tam, rozmawialiśmy z bardzo dużą ilością osób i to pomogło mi być bardziej pewną siebie. Więc myślę, że właśnie dzięki naszej wystawie, dzięki tym spotkaniom nie tylko te osoby, które przyszły, dostały jakąś pomoc albo inną perspektywę, ale myślę, że my też nauczyliśmy się czegoś innego, nowego o sobie i jesteśmy bardziej pewni siebie i wierzymy w siebie bardziej. Czy tutaj koleżanka, bo wiecie, no nie ma innej drogi, żeby pewność siebie w sobie zbudować, żeby robić to poprzez wystawianie się na te trudne możliwości. Wiecie, to tak jak z bieganiem. Ludzie chcą biegać, chcieliby przebiec maraton, ale nawet jak kupią książkę o bieganiu, a nie założą tych butów w ten ulewny deszcz niekiedy dzień, no to nie wzmocnią siebie, nie pokonają tego lęku albo jakiejś takiej bariery w głowie, że sobie myślą, nie no, ja miał przez 20 minut bez przerwy biegać, przecież to jest jakieś szaleństwo, bo godzinę, no i zakładamy buty, robimy najpierw pierwszą rundkę, drugą, trzecią, oswajamy się, o kurde, 15 minut, ja nadal żyję, biegnę, nie? No to może złamię dzisiaj tą 20, później pół godziny i później magiczna godzina, więc może też chciałabyś, korzystając z tej okazji, że jesteś tutaj na scenie, podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, czymś, co tobie może to dało, ta praca, ta wystawa, bycie częścią tego zespołu, który też to tworzył. No generalnie ja też jestem zawsze cichą osobą i zawsze dużo robiłam dla innych, a ta wystawa też mi pomogła, że jest dużo osób, które rzeczywiście jakieś problemy mają i czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak dużo jest tych osób wśród nas i tak naprawdę mogą nam pomóc, tak? Wesprzeć nas i no. Pokazać, że po prostu jest wyjście z różnych, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Tak. Bo często w tym ciągłym biegu zapominamy o sobie, a nasze zdrowie jednak jest najważniejsze. Tak sobie słuchając was i podsumowując, myślę, że w ogóle ten tytuł Inni, że to jest powód do dumy, bo czy my chcemy być oryginałem, czy my chcemy być kopią? Dzisiaj świat próbuje tworzyć same kopie. Mamy być tacy jak inni, mamy ubierać się tak jak inni, mamy zachowywać się tak jak inni. A gdzie jest nasza tożsamość, gdzie jest nasze ja, tak? To, kim jestem, co czuję i to, że ktoś ma wyzwania z tym, żeby zabrać głos publiczny, to też jest okej, ale fajnie jest przesuwać to, wzmacniać ten mięsień właśnie odwagi. Być może dla was sam fakt, bo może ma tutaj jakiś problem z głosem, jakaś, ale choćby to, że pojawiłyście się na scenie, mogłyście tam usiąść, bo nie, ja nigdzie nie idę. Więc chciałem dla was przekazać wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Podziękować za to też tobie, pani Moniko, tobie czy Moniko, czy pani Moniko. Chyba Monika, nawet, tak, właśnie, Moniko, za to, że chcesz wspierać. Jeszcze na koniec tylko zapytam, a jaki profil szkoły? Bo wiem, że to jest szkoła numer 2. Fotografia i multimedia. Fotografia i multimedia. Pięknie, super. Bardzo wam dziękuję. Wszystkich, którzy tutaj są dzisiaj zgromadzeni, zapraszam do namiotu po lewej stronie z tym takim pięknym, fioletowym standem, gdzie można przeczytać opis, on jest zresztą bardzo ciekawy, nie? Trochę zaczyna się mrocznie, ale też daje później nadzieję. Także słuchajcie, trzeba rozmawiać z nastolatkami. To jest w ogóle szok, bo przecież komunikacja powinna się opierać na słuchaniu, a my często tylko dostajemy jakieś komunikaty, dostajemy jakieś wskazówki, właśnie to jacy powinniśmy być albo co powinniśmy w życiu robić. Tata był lekarzem, to teraz ty powinieneś być lekarzem. I później się okazuje, że idziemy do takiego lekarza i z niego jest taki lekarz, jak znasz baletnica, bo to nie on chciał być lekarzem, tylko jego tata chciał albo mama, albo mieli już klinikę, no to słuchaj, to już jest klinika, no to ty zostań tym lekarzem, nie? Jeszcze też taka druga droga, myślę sobie czasem o nauczycielach. I pamiętam, prowadziłem też jedne z zajęć i myślę sobie, bo słowa, które często usłyszymy od takiego jednego czy też drugiego nauczyciela, które nie są tym słowem wsparcia, to co mówił tutaj pan Piotr przed chwilą, przecież słowa mają moc. Jeżeli by się okazało, że co któryś, jakiś z tych nauczycieli, który dzisiaj pracuje z młodzieżą, z dziećmi, został nauczycielem tylko dlatego, żeby mieć 2 miesiące wakacji, prawda? A my później przez całe swoje życie dorosłe niesiemy, bo on powiedział, ty się nie nadajesz, ja słyszałem takie słowa, ty masz pojęcie takie jak ja o balecie i przeróżne inne historie, no to potrzebna jest rozmowa o tym, żeby mówić o trudnych rzeczach, o wyzwaniach, tych wyzwań jest dzisiaj bardzo dużo, więc cieszę się, że jest otwartość, że są takie osoby jak Monika, które chcą zachęcić, zainspirować, zaciekawić i też skłonić do jakiejś wspólnej pracy, bo zawsze jak się razem coś buduje, to z tego może być coś dobrego. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że przyjechaliście i że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.